Dobra, to nie jest w ogóle śmieszne. Możecie mnie wypuścić. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że wywieźli mnie do lasu i zakopali żywcem. Głupi, głupi, głupi. No weź, no wsiądź. Nie, zapomnij, oszalałaś? Przecież to jest standardowy test, każdy właściciel tak robi. No, chyba ty. Tchórzysz. Nikt mnie nigdy żadną siłą do żadnego bagażnika już nie wsadzi. Ja jestem przerażony. Uwaga. Nigdy. Zobaczysz, nigdy. Zobaczymy. Znasz gości? Nie, ale poczekaj, jeden jest podobny do tego, wiesz, z filmu. Don Corleone, pamiętasz? Ja nie wiem jak dalej, ja mam chyba złe przeczucie. Ty zawsze tchórzysz. Panowie, 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 co chodzi? Mateusz, ty masz jakieś... długi na mieście? Nie mam żadnych długów, mam tylko ratę za BMW i za laptopa. Telefon, spółdzielnia, panowie są ze spółdzielni. Karmę kupiłem, nie zapłaciłem. Chłopie, karma wraca! Nie wiedziałeś? Boże Mateusz, komu ty znowu podpadłeś? Cisza ma być, kurwa! A kto wam pozwolił na YouTube'a wbijać? Bez naszego pozwolenia, co? Licencję macie? Podanie złożone? Dwa zdjęcia potrzebne. Czas oczekiwania 2 miesiące, 2 latka, 2 wieki. Ty, czekaj, czekaj. A czy ty nie jeździłeś starą Astrą w kombi? A ty, piękniusiu? Nie jeździłeś fioletową Bettą? Potem jeszcze czerwonym Peugeotem, co? W cabrio? Ha? A teraz? Proszę, proszę! No, widzi się na mieście was. Na porządku Boxster, Macan 911, a teraz to. Zastanawiam, skąd wy na to wszystko pieniądze wzięliście, co? Bo z YouTube'a to wątpię! Wasi subskrybenci są policzeni. Wasze dni zresztą też. No właśnie, o tych subskrybentów chodzi, że fajnie by było, żeby każdy, jak ogląda nasz materiał, żeby subskrybował tutaj. Albo włączył dzwoneczek. Napisał komentarz? Udostępnił po prostu. Łapkę w górę? Dobra, dość pierdolenia! Otwieraj bagażnik. Słyszałeś, Daga, pan cię prosił, żebyś wskoczyła do bagażnika. Ty wskakuj! Do bagażnika na pewno nie wsiadaj. Wskakuj! Nie zamykajcie mnie tutaj bez żadnego... Już! Boże, ja nie chcę umierać jeszcze. To jeszcze nie czas. Jeszcze nie miejsce. Zdecydowanie to chyba nie jest miejsce, żeby umierać. Pani jedzie z nami. Wygodnie tam pani? Wygodnie jest, tak, tak. Bo ma być wygodnie. No to wygodnie jest, tak, bardzo wygodnie. Ja bardzo rzadko siedzę z tyłu. Słyszałem, że częściej w bagażniku. W bagażniku czasem siedzę, tak, to prawda.
tutaj jest komfortowo i bardzo wygodnie. I tu jest naprawdę całkiem sporo miejsca. Jeszcze na 3 osoby. 1370 litrów po złożonych siedzeniach. Szkoda, że teraz w tym momencie przy złożonych jest tylko 500. Chociaż te 500 daje radę. Te fotele tutaj, nie wiem jak z przodu, bo nie miałam okazji jeszcze siedzieć, są kubełkowe. Bardzo pięknie wykończone. Ta jak zwykle potrafi się ustawić. Alcantara na podsuficie. Jest cały panel do sterowania, na przykład ogrzewaniem. Możemy sobie zrobić ciemniej. Wiadomo, że im ciemniej, tym przyjemniej. I mamy z tyłu zasłonkę. I teraz jak zasłonimy jedno i drugie i włączymy sobie światło. Wow, ekstra jest. No, ale można się poczuć, na przykład jak w bibliotece. Mamy jakąś książkę na pokładzie? Nie, ale mamy podłokietnik. No i od razu lepiej. Tutaj sobie można ustawić też muzykę. Dobrze się tam bawicie? Ale jednej rzeczy nie rozumiem. Jest rokada rodzicielska aktywna. Nic nie zrobię, teraz mi jest bardzo gorąco. To co tu robi zapalniczka? Halo? Może mnie ktoś wypuścić? Zatrzymaliśmy się, co się dzieje? Możecie mnie... To już koniec? No! Halo! Cicho! Koniec! Wysiadaj, dawaj! No idź! Sprawa jest prosta. Albo odpowiecie na nasze pytania bez najmniejszego błędu, albo... Ty, a to nie jest ten koleś, który miał problemy z plecami? Nabawiłem się kontuzji pleców. Mówisz o Mateuszu Weberze? No. Morda! Co jest? Zamknij się i nie patrz się na nas. Rok produkcji. Ale kobiet się o wiek nie pyta. A nie. Ty się nie odzywaj, nie pyta, na dobrze? 2020. Daga, nie odzywaj się, bo nas zabiją. Model. Panamera 4. Model produkowany specjalnie na 10. urodziny. Data powstania pierwszej generacji i motyw. 19 kwietnia 2009 roku. To jest połączenie limuzyny z osiągami godnymi znaczka Porsche. Tak, ale w latach 50. powstał prototyp tego modelu. Dokładnie na bazie 356, czyli pierwszego modelu, który był produkowany seryjnie. Przypomnę tylko, że pierwsza Panamera pojawiła się w 2009 roku, a nazwę swoją zawdzięcza meksykańskiemu wyścigowi Carrera Panamericana. Teraz coś trudniejszego. Silniki. Mhm. Wszystkie, kochana. Silniki jednostki wolnoscące. V6, 3,6 litra, V8, 4,8 litra i jeszcze V8 o mocy 550 koni mechanicznych. Był też 3-litrowy diesel i hybryda plug-in. Napędy na tył albo na 4 koła, no i oczywiście manualna skrzynia biegów. Ale najczęściej wybierana była ta z 7-biegowa PDK. Automat oczywiście. No dobra, a co przyniósł facelifting w 2013 roku? No przede wszystkim nowe reflektory, a poza tym turbo doładowaną V6. A druga generacja Panamery z 2016 roku, mordo? Druga generacja z 2016 roku, mordo, przyniosła hybrydę w automacie i przez chwilę V8 w dieslu. No a poza tym to wiesz, tam jeszcze takie bajery typu, no wiesz, head up, soft close, rozumiesz, nie? Nawigacja, nie? No, nawigacja jest okej. Dobra, już, dość. No nieźle, nieźle. Ale nie na tyle, żeby ich wypuścić, nie? No nie. Co wiecie o tym modelu? W środku są 3 litry, 330 koni mechanicznych. I adaptacyjne zawieszenie? Buja się do setki w 5,5 sekundy, 450 Nm maksymalnego momentu obrotowego ma.
adaptacyjne hydrauliczne zawieszenie. Długi na 5 metrów, szeroki na ponad 2, rozstaw osi 3 metry. Wiecie ile waży? 2,5 tony. A w środku co? A w środku taka ciągła konsola, panoramiczny dach, przeciemniane szyby. W skórze no przede wszystkim jest head-up, który bardzo lubisz, soft close, ale wiesz co, zwróciłabym jeszcze na uwagę na te piękne alusy w kolorze białego złota. No bajka. Dobra, dość, dość. Mądrale. Dobra. Zrobimy tak. Rzucimy monetą. Jeżeli wypadnie reszka, to wygrywacie i darujemy wam życie. A jeżeli orzech, to zgarniamy wasze auto i wy jesteście luzerami. Co to znaczy? Reszka. Jeżeli wypadnie reszka, darujemy wam życie. Co? Co to jest? No, ale no, zrzuciłem, no może jeszcze raz, może rzucę, to jakaś niedobra moneta jest. Jak? Że tylko raz się rzuca monetą. No, nie no, rzućmy jeszcze raz, no szefie. Rzucaj. No. Chyba jeszcze. Jeszcze raz. No, ale szefie, ale przepraszam bardzo, ale ja naprawdę... Nie... Rzucaj jeszcze, rzucę jeszcze raz. Proszę. No. Proszę. No, ale co to moja wina? Ej. Co tu się ogania? Twoja koleżanka była, tak? Nie. Ja jej nie znam. Dobra. Masz, będziesz to. Dawaj, dawaj! Druga generacja Panamery? Mordo? 2016 rok, mordo? Druga generacja, no. W 2016 roku, mordo. Uwaga. Nie pamiętam. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że albo wywieźli mnie do lasu i zakopali żywcem, albo puściłem wam to, żebyście się pośmiali. Głupi.